Dzień dobry Państwu, Piotr Brulikis. Witam Państwa w imieniu Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Dwa słowa o miejscu, w którym się znajdujemy. Jako fundacja otworzyliśmy bibliotekę z szerokim księgozbiorem naszego patrona, dostępną dla wszystkich. Wiele zbiorów jest na tyle unikatowych, że nie jest dostępnych w żadnych bibliotekach w Polsce. Księgozbiór składa się przede wszystkim z okresu mediewistyki poprzez całe średniowiecze do dziejów najnowszych. Ale przejdźmy do dzisiejszej debaty. Dzisiejsza debata nosi tytuł Miejsce na przyjaźń, relacje polsko-białoruskie a geoekonomia w przestrzeni postsowieckiej. Jest to kontynuacja cyklu Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki w kontekście przeszłości oraz towarzysząca im publikacja, mające na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości, opracowanie konkretnych recept w tym zakresie oraz utrwalenie zgromadzonych wniosków w formie publikacji książkowej. Do klasycznych tematów cyklu Fundacja pragnie dołączyć nowe zagadnienia, takie jak energetyka, geoekonomia czy historia gospodarcza. Podobnie jak w zeszłym roku, projekt zakłada zorganizowanie od kilku do kilkunastu debat z udziałem naukowców i specjalistów reprezentujących różne dyscypliny: historyków, politologów, ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekspertów z zakresu komunikacji, dziennikarzy i publicystów. Debaty wchodzące w skład cyklu pogrupowane będą, tak jak w zeszłym roku, w cztery główne bloki tematyczne, a każdy z nich dotyczył będzie relacji Polski z innym krajem. I tutaj spodziewać się należy całkowitych nowości. Wspólnie z ekspertami zbadamy stosunki Polski z Białorusią, Litwą, państwami bałtyckimi i państwami grupy V4. Gośćmi dzisiejszej dyskusji będą pan Witold Jurasz, publicysta, dyplomata, Ośrodek Analiz Strategicznych. Pan Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, Kolegium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim. Z przyczyn osobistych nie może dzisiaj z nami być pani Anna Maria Dyner, za co serdecznie przeprasza. Spotkanie poprowadzi pan Bartosz Tesławski, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Eastbook EU. Patronami medialnymi cyklu są Do Rzeczy, historykon.pl oraz blogpress.pl. Partnerem cyklu jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Biblioteka imienia Janusza Kurtyki, w tym odbywające się w niej debaty z cyklu Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości, utrzymywana i rozwijana jest w ramach zadania Podium, trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji imienia Janusza Kurtyki w stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, parasolowej i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, wydaje mi się, że tak, bo też mam za dużą głowę na to, że diabeł się na mnie mieścił, ale jak będę nie wykonywał gwałtownych ruchów, to się powinniśmy słyszeć. Szanowni Państwo, tak jak powiedział mój przedmówca, tematem naszego dzisiejszego wystąpienia jest miejsce na przyjaźń, przy czym ta przyjaźń, jak widzicie Państwo, jest w cudzysłowie, więc zakładam, że to są dwa rodzaje przyjaźni. Relacje polsko-białoruskie, a geoekonomia przestrzeni postsowieckiej. I chociaż wydaje nam się, że temat prawie tak jakby ogromny i duży i bezbrzeżny jak sam obszar postsowiecki, to znajdujemy się obecnie w miejscu, które nasuwa raczej skojarzenia z niewielką możliwością opcji, z brakiem dobrego wyjścia z sytuacji, a wręcz brakiem jakichkolwiek alternatyw. To znaczy znajdujemy się w więzieniu. I wydaje mi się, że jest to wbrew pozorom doskonałe miejsce do tego, żebyśmy porozmawiali o obecnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się z naszym partnerem za wschodnią granicą, czyli z Białorusią, ponieważ musimy, będąc w dość złożonej teraz sytuacji i geoekonomicznej, i geopolitycznej, poszukać dobrego rozwiązania, przynajmniej satysfakcjonującego obydwie strony, na to, czy jesteśmy w stanie utrzymać tę przyjaźń w cudzysłowie, czyli przynajmniej nasze dobre relacje energetyczne i czy jesteśmy w stanie budować przyjaźń w tym braku cudzysłowia, czyli w momencie, w sytuacji, w której chcielibyśmy się z tymi Białorusinami dogadywać, ale być może nie wiemy do końca, jak to zrobić. W tym celu, przygotowując pytania na dzisiejszą
debatę oczywiście w ogromnym stopniu polegam na Państwu, dlatego po tym, jak już my skończymy z naszymi pytaniami, bardzo liczę na to, że będziecie się w stanie Państwo także zaangażować i pozadawać pytania ze swojej strony. Natomiast ja podzieliłem pytanie na trzy podstawowe części i chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na początek na pytanie, jak jest obecnie. Po drugie, skupimy się na tym, jak być może. I trzecie, i wydaje mi się, że najważniejsze, dlatego zostawiłem na końcu, żeby zostało Państwu w pamięci, jak być nie powinno. Bo jakkolwiek wydaje się, że w relacjach ze Wschodem tak, jakkolwiek wydaje się, że w relacjach ze Wschodem, przynajmniej niektórzy krytycy polskiej polityki wschodniej wskazują na to, że tego, co być nie powinno, jest strasznie dużo, to wydaje mi się, że cały czas mogłoby być znacznie, znacznie, znacznie gorzej. Więc chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak być nie powinno. Ale skupmy się na tym, jak jest obecnie. To znaczy, panie Witoldzie, proszę mi powiedzieć, wiem, że nie chcemy za bardzo zagłębiać się w tematykę historyczną, ale jest pan osobą o doświadczeniu dyplomatycznym, był pan tam na pierwszej linii ognia, więc czy mógłby pan powiedzieć, jak w przeszłości nasze stosunki z Białorusią się układały i czy one kiedyś wyglądały lepiej, czy mamy jakiś taki pozytywny punkt odniesienia, do którego moglibyśmy wrócić, który mógłby nam dawać jakby takie porady, że okej, kiedyś było lepiej, więc wróćmy do tego i róbmy to znowu, bo już raz wychodziło. A oprócz tego, jak jest obecnie, bo znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, na pewno mniej trudnej niż sam prezydent Łukaszenka, ale mimo wszystko w trudnej. I chciałbym, żeby nam pan pokrótce stwierdził, jak jest obecnie w relacjach polsko-białoruskich. Bardzo się cieszę. O, teraz, dobrze, super. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że nie mam tego czegoś, co ma kolega, ale... Rozmiar głowy. W relacjach z Białorusią jest, proszę Państwa, tak jak właśnie z tym mikrofonem. Było mi niewygodnie, więc poprosiłem, czy mogę inaczej, no i jest mi wygodniej. Czyli warto spróbować. Jest też podobnie jak z tą kawą, bo jest mi troszeczkę, czuję się niezręcznie, że ja mam kawę, a koledzy nie mają kawy, ale to wynika z tego, że ja poprosiłem o kawę, to ją dostałem. Wniosek z tego jest taki, że czasami warto próbować. W polskich relacjach z Białorusią jest tak, że my nie próbujemy albo próbujemy za późno. Relacje z takim państwem jak Białorusią, z natury rzeczy, aha i przepraszam, proszę Państwa, ja tak naprawdę przyszedłem tutaj mocno zaziębiony, więc może mi czasami głos padać, to z góry przepraszam. Zawsze będą swego rodzaju sinusoidą. Rzecz polega na tym, że w momencie, w którym jest odmrażanie relacji Białorusi z Zachodem, żebyśmy byli pierwsi do odmrażania, bo mamy większy interes niż Francja, Hiszpania albo Portugalia i żebyśmy byli ostatni do zamrażania, to znaczy, żeby ten czas, kiedy te nasze relacje są jako takie i coś można załatwić, był możliwie długi. W historii, bo spytał mnie pan o historię, jest tak, że my jesteśmy pierwszymi do zamrażania i ostatnimi do odmrażania. Tak było w ostatnim cyklu. 2010 rok, jako pierwsi jesteśmy entuzjastycznie, nakładamy sankcje. Później jako ostatni z kolei rozpoczynamy dialog, przy czym kiedy ten dialog rozpoczynamy, to oczywiście natychmiast zaczyna być to przedmiotem walki wewnętrznej, no bo prawda, jak wiadomo, PiS jest zły, w związku z tym nie powinien, dlatego rozmawia z Białorusią. Co prawda ja pamiętam, jak Platforma próbowała, zresztą równie nieudolnie, padały te same argumenty, prawda, że nie należy z Białorusią rozmawiać. Jesteśmy tak naprawdę zakładnikami własnej nieudolności i własnego maksymalizmu dążeń. Ja dzisiaj przeczytałem zupełnie kuriozalny tekst na temat relacji z Białorusią, z którego wynikało mniej więcej coś takiego, że nie należy dzisiaj w jakikolwiek sposób wspomagać Aleksandra Łukaszenki, bo przecież to jest tylko gra. Ja zawsze się uczyłem, że polityka zagraniczna i dyplomacja są z natury grą. No bo wiadomo, że Aleksander Łukaszenka chce nas oszukać, on nie chce pójść na Zachód, tylko on chce podbić swoją cenę z Rosją, no to w związku z powyższym my nie powinniśmy mu w tym pomóc. Jak rozumiem, lepiej jest, żeby miał złe, gorsze warunki rozmowy z Rosją i musiał ustąpić dalej. Oczywiście autor artykułu stawia inną tezę, on mówi, no nie, no najlepiej to byłoby i tutaj padają eleganckie słowa po przetłumaczeniu na
troszeczkę prostszy język, powinniśmy obalić Łukaszenkę. No, to jest jakiś pomysł, tylko trzeba móc. Problem polega na tym, że nie możemy. Żeby go przy tym obalić, to by trzeba jeszcze, szczerze powiedziawszy, o ile oglądałem kilka filmów o zamachach stanu w Afryce, to tam zazwyczaj taki zamach przeprowadzają panowie w randze majora i potem natychmiast awansują na generała. W związku z tym należy też znać ludzi w reżimie, a nie agentów władzy. No, taka jest logika zamachu stanu, prawda? No, więc w związku z tym, wiecie państwo, ja bym się oczywiście bardzo cieszył, gdyby na Białorusi nagle zapanowała wspaniała, liberalna demokracja prozachodnia, żeby Białoruś za mniej więcej miesiąc zgłosiła akces do Unii Europejskiej i do NATO, ale ain't gonna happen. Przynajmniej ja nie sądzę, żeby tak mogło być. No ale najwyraźniej znaczna część polskiego establishmentu zajmującego się wschodem, z którym ja jestem w relacjach marnych, na tle merytorycznym dla pełnej jasności, przynajmniej tak mi się wydaje, uważa dokładnie na odwrót. To znaczy uważa, że po prostu my mamy wygrać wszystko, a jak mi się nie udaje wszystkiego, to Łukaszenka jest brzydki i B. W ogóle czasami mam wrażenie, że największym dramatem polskiej polityki zagranicznej na kierunku białoruskim jest to, że Aleksander Łukaszenka niestety był dyrektorem sowchozu, zresztą nie kołchozu, jak to się zwykło mówić, tylko sowchozu, a nie na przykład lekarzem, architektem albo inżynierem, dlatego że to pozwala polskiej pseudointeligencji tak sobie kompensować własne kompleksy, prawda? No bo to wieśniak jest. No, no skoro jest wieśniakiem, to przecież wiadomo, że on nas nie może pokonać. No problem polega na tym, że on wieśniakiem nie jest, w takim przynajmniej nieeleganckim, ja w ogóle nie lubię tego wyrażenia, uważam, że ono jest... źle o nas świadczy, jeżeli go używamy. No użyłem, żeby oddać pewien tok myślenia. Ja nie miałem, być, nie wiem, nieprawdopodobnie wielkiej, dużej liczby styczności z Aleksandrem Łukaszenką, ale mogę państwa zapewnić, że to jest człowiek niezwykle inteligentny i prawdę powiedziawszy, to troszeczkę mi przypomina, przepraszam, oczywiście tut proportion garde, ale miałem zaszczyt kiedyś bardzo dobrze znać jednego arcybiskupa, nuncjusza apostolskiego, który fenomenalnie przesuwał się na takiej osi od księcia kościoła do takiego wiejskiego proboszcza. W związku z tym potrafił rozmawiać i z książętami kościoła, i z ludźmi bardzo prostymi. Aleksander Łukaszenka, mam wrażenie, że jeszcze, że tak powiem, tą, jest jeszcze lepszy, to znaczy on jeszcze lepiej udaje człowieka prostego, w istocie prostym człowiekiem nijak nie będąc. Jeszcze mogę? Tak dwie, trzy minutki? Czy to wyczerpuje? Nie wiem, jaki pan ma plan po prostu. Znaczy, ja nie zostałem poinformowany o jakby czasie, jaki mamy przeznaczony na debatę, więc zakładam, że tak 5-6 no to... godzin to lekko tutaj wytrzymamy. No ale może teraz dajmy głos jeszcze drugiemu naszemu prelegentowi, żeby utrzymywać dynamikę, żeby nam sala nie usnęła. Tyle tytułem wstępu, później chciałbym o jakichś szczegółach, tylko jeżeli można jedną historię państwu powiem króciutko, żeby zobrazować, kim jest Aleksander Łukaszenka. Otóż byłem kiedyś na otwarciu zamku Mirskiego, kawał polskiej historii, prawda, pan na Mirze. Wyglądało to tak, że Litwę reprezentował wiceminister spraw zagranicznych, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmasu, pan Zingeris, bo pan Zingeris jest zawsze na Litwie. Mniej więcej 10 deputowanych, ambasador, chyba jeszcze minister kultury, tak nie, na czele delegacji był minister kultury. Polskie delegacje, jedna się odwołała, informując ambasadę, że nie przyjedzie, a druga nie informując ambasady, po prostu nie przyjechała, bo była jakaś awantura w dolnośląskiej Platformie Obywatelskiej i po prostu ówczesny minister kultury nie mógł przyjechać, czy górnośląskiej, nie pamiętam już dokładnie. I w momencie, w którym Aleksander Grigoriewicz Łukaszenka przedstawiał kiedy ambasador Litwy przedstawiał swoją delegację, no taką jak państwu powiedziałem, na końcu stałem ja, mówię, a woty polska delegacja. I wówczas Aleksander Łukaszenka spojrzał się na mnie i mówi, no to oni wam odebrali stolicę, a wy im teraz odbierzecie historię. To nie jest, proszę państwa, uwaga, człowieka z sowchozu, tylko człowieka, który czuje takie, jak to się mówi, tonkosti
regionalne. No i tak to mniej więcej wyglądało. Panie Wojciechu, na ile przyjaźń kształtuje przyjaźń? To znaczy, mimo wszystko patrząc na Białoruś, mam wrażenie, że trudno jest nam patrzeć na nią jako tylko i wyłącznie Białoruś ze względu na jej wielkiego sąsiada, który znajduje się tuż obok i który dla nas, oprócz oczywiście nieustannego takiego, powiedziałbym, widma zagrożenia, kojarzy się oczywiście z surowcami energetycznymi, które między innymi przez tą Białoruś płyną. Oczywiście Rosja robi wszystko, co jest w stanie, żeby miała możliwość omijać te kraje od czasu tak zwanej wojny gazowej między Rosją i Ukrainą. Natomiast chciałem zapytać, na ile nasze relacje między Białorusią i Polską są wypadkową de facto tylko i wyłącznie sytuacji energetycznej, a na ile one budowane są na wyższym poziomie i jak duże znaczenie dla nas tak naprawdę ma ta sytuacja energetyczna i to, że ta przyjaźń płynie jednak przez tą Białoruś. Żeby opowiedzieć o historii Białorusi, trzeba mówić dużo o energetyce, ponieważ ten kraj jest w dużej mierze uzależniony od przychodów sektora naftowego przede wszystkim, a ropa w tym kraju pochodzi głównie z Rosji i ten stan się nie zmienia pomimo wielu informacji na temat możliwości zmiany dostawcy na nowe źródła. I mam króciutką prezentację, naprawdę bardzo krótką, którą chciałem omówić, żeby Państwu przedstawić też tę sytuację energetyczną, bo o całej geoekonomii mogła opowiedzieć Anna Maria Dyner, lepiej się na tym zna pewnie ode mnie. Sam zajmuję się energetyką, nie chcę mówić o czymś, na czym się nie do końca znam, a na tym się znam. I przekazałem organizatorom 4 dosłownie slajdy na temat białoruskiego sektora energetycznego. To są fakty, które w jakiś... O, troszkę się rozjechało. Które w jakiś sposób opisują zależność Białorusi od Rosji, ale też potencjał współpracy energetycznej z Polską. Białoruś jako taka przechodziła w poprzedniej dekadzie długotrwałą recesję. Ma przemysł ciężki, na przykład ciekawe firmy produkujące, czy to traktory, czy inne maszyny tego typu. Ma ten cały przemysł, który teoretycznie może z Polską współpracować i na poziomie niższym niż państwowy to się dzieje, jest uzależniony od surowców z Rosji i dostępu do rosyjskiego rynku zbytu. Tutaj możemy długo rozmawiać o tym, jak bardzo cała gospodarka białoruska jest zależna od tego, żeby mogła sprzedawać w Rosji, a ja się skupię na zależności w sektorze przede wszystkim naftowym, ponieważ ropa to jest produkty naftowe, czyli to, co powstaje w rafinerii z ropy, to jest główny towar eksportowy Białorusi i są to produkty dobrej jakości. Rafinerie w Mozyżu i w Nowopołocku zapewniają na tyle ciekawą ofertę, że na przykład polskie spółki z niej korzystają. I niestety jest tak, że to jest główne źródło finansowania budżetu białoruskiego, to znaczy bycie pośrednikiem w dostawach ropy do Europy, czyli opłaty tranzytowe, a także sprzedaż produktów naftowych pochodzących z tej rosyjskiej ropy ze względu na to, że dostawy są w niskiej cenie, ponieważ przez długi czas, pomimo sporów, był rabat dla Łukaszenki czy też dla Białorusi jako takiej, można było z dużą marżą sprzedawać te produkty naftowe potem. Poza tym, pomimo takich obrazków jak Aleksandr Łukaszenka wsiadający do samochodu elektrycznego, promujący różne ciekawe innowacje, sama Białoruś cierpi na niedobór innowacji pozwalających jej tworzyć towary eksportowe atrakcyjne w Unii Europejskiej. Jest uzależniona od dostaw ropy i gazu, które są subsydiowane. Te ceny są niższe od oferowanych na przykład na rynku europejskim. Można to tłumaczyć na różne sposoby, między innymi zrzeszeniem w Związku Białorusi i Rosji, który ma usuwać bariery handlowe, ale w zamian za te ulgi coraz częściej Rosja oczekuje integracji politycznej pogłębionej. To było widać w ostatnim sporze o ceny gazu, który się zakończył porozumieniem w sprawie cen gazu, natomiast jeśli chodzi o ceny ropy, to mamy takie tymczasowe porozumienie, które nie zakończyło się na razie podpisaniem nowych umów na dostawy ropy od dostawców rosyjskich i przy tej okazji znowu pojawił się pomysł dywersyfikacji źródeł dostaw ropy do Białorusi, ale przejdźmy do następnego slajdu.
Właśnie, Białoruś wytwarza energię z węglowodorów. Tutaj mamy liczby, państwo sami są w stanie przeczytać. Własne źródła, raz, że to jest 10%, a dwa, że jest to energetyka, no, czasami jest to energetyka bardzo prosta, jak na przykład opalanie drewnem, co wpływa też na efektywność tej energetyki. I powstał taki pomysł, żeby właśnie powstała elektrownia jądrowa w Ostrowcu na Białorusi. To jest projekt rosyjskiego Rosatomu, dofinansowany, finansowany, realizowany przez Rosjan. Można powiedzieć, że to jest rosyjski projekt na terytorium Białorusi, na który Białoruś dostała kredyt, który będzie spłacać w wysokości około $1 miliarda przez 10 lat. No i w moim przekonaniu to raczej jest element polityki rosyjskiej w regionie, nie polityki energetycznej Białorusi. Można długo dyskutować o tym, jak tego typu projekty mogą być wykorzystywane do realizacji celów polityki energetycznej Rosji, na przykład poprzez eksport energii elektrycznej, czy to z Białorusi, czy z obwodu królewieckiego, na przykład do Polski i krajów bałtyckich. No i w rzeczywistości rafinerie w Mazyżu i Nowopołocku to są takie, napisałem ostatnie skarby, ale chodzi o to, i nawet jest link do organizacji Witolda Jurosza. Proszę, to można było u państwa przeczytać. I dlatego tak jest, że to są ostatnie skarby, no bo Białoruś nie ma gazociągów. Gazociągi białoruskie, w przeciwieństwie na przykład do ukraińskich, należą w tym momencie do Gazprom Transgaz Bielaruś, który zakupił w 2011 roku te gazociągi, to znaczy Gazprom kupił spółkę Beltransgaz w 2011 roku i nie można mówić o suwerennej polityce gazowej Białorusi, tak jak na przykład do pewnego stopnia jest suwerenna na Ukrainie, ponieważ Białoruś nie ma kontroli nad swoimi gazociągami. I to jest już jakaś przesłanka do dyskusji o tym, czy moglibyśmy na przykład my dostarczać gaz na Białoruś. No, musiałby się Gazprom zgodzić. A z tym może być różnie i Komisja Europejska może tutaj nie pomóc, tak jak pomogła na Ukrainie. I krótko jeszcze, co chciałem z tych slajdów wyciągnąć dla państwa. Da pan następny? Ropa, właśnie. Mamy do czynienia z dyskusją między Białorusią a Rosją, ona jest cykliczna na temat ceny dostaw ropy i zwykle jest tak, mówiąc w wielkim skrócie, że Białoruś dostaje znowu rabat, ale w zamian za jakieś ustępstwa polityczne. Teraz dalej nie dostała rabatu. Nie wiemy, jakie pojawią się koncesje polityczne. Myślę, że Witold Jurasz może mieć jakieś pomysły, co by Białoruś mogła oddać w tym momencie za rabaty kolejne. Na pewno są dyskusje na temat tego, czy Rosjanie mogliby dofinansować modernizację rafinerii w Nowopołocku i Mazyżu. I tutaj mi się zapala taka kontrolka i pewnie na Białorusi też się zapala. Czy nie chcieliby wejść w akcjonariat, oczywiście pomóc, ale w zamian za to zyskać wpływ na takie już ostatnie srebra rodowe w sektorze energetycznym Białorusi, bo tutaj to, co powie Łukaszenka, to tak się stanie w tych dwóch rafineriach. A kiedy rosyjski kapitał wejdzie, no to oczywiście uda się coś zmodernizować, ale jakimś kosztem. No i rzeczywiście jest też ta dyskusja o dywersyfikacji dostaw ropy na Białoruś. Ropociągi są pod kontrolą operatora białoruskiego. Działał on niezależnie od Rosji, co widać było na przykładzie kryzysu zanieczyszczonej ropy z wiosny 2019 roku. Krótko mówiąc, przez ropociąg Przyjaźń ciągnący się z Rosji przez Białoruś, przez Polskę do Niemiec, generalnie do Unii Europejskiej, zaczęła płynąć ropa niskiej jakości, niespełniająca standardów. Nie złapano nikogo dotąd za rękę, są pewne spekulacje w Rosji, jaka była przyczyna, ale trzeba było czasowo zatrzymać dostawy Przyjaźnią ze wschodu na zachód i to stworzyło fizyczną możliwość dostaw z zachodu na wschód. Tymczasowo interwencyjne dostawy ropy z Polski dotarły na Białoruś, ale to nie jest normalna sytuacja. Normalnie jest tak, że mamy rurę i ropa płynie zgodnie z prawami fizyki albo w jedną, albo w drugą stronę. Więc kiedy mamy normalne dostawy rosyjskiej ropy przez Białoruś do Polski, to przy obecnym stanie infrastruktury możliwe są wymiany giełdowe, ale nie fizyczne dostawy z Polski na przykład na Białoruś. Dlatego takim najpewniejszym sposobem na uruchomienie ewentualnych dostaw przez Polskę, na przykład ze Stanów, które powiedziały, że 100% ropy zaraz sprowadzą Białorusi spoza Rosji, byłaby budowa nowej infrastruktury. No i tutaj mamy różne plotki, różne niepotwierdzone informacje na temat jakichś rozmów, ale nie mamy oficjalnej rozmowy na stole, czy to mogłoby się stać. I jeśli
odnieść się do tego, co Witold powiedział właśnie o tym, że my nie próbujemy, no to w sektorze naftowym moglibyśmy teoretycznie spróbować tego rewersu, ale tak naprawdę to Białorusini nie próbują, bo oni mówią o ropie z Azerbejdżanu, mówią o ropie z Wenezueli, ostatnio mówili o ropie z USA, ale kończy się na tym, że biorą rabat od Rosjan i większość ropy sprowadzają ją dalej z Rosjan, więc wydaje mi się, że polskie firmy mogą mieć taki sentyment, że okej, my w coś wejdziemy, zaczniemy z wami negocjacje, a skończy się na tym, że zostaniemy za to skrytykowani, a wy nic nie podpiszecie na końcu. Jest taka, wydaje mi się, obawa. Moim zdaniem, gdyby rzeczywiście była silna wola polityczna na Białorusi, a teraz może się pojawi, nawet teraz już wicepremier Białorusi mówi, że cały czas chcą dywersyfikować, no gdyby ona faktycznie się pojawiła, no to polski rynek stoi otworem. Mamy naftoport, Ukraińcy mają naftoport, kraje bałtyckie mają naftoport. To jest do zrobienia, bo w naszej części Europy obrót ropą nie jest w ogóle problemem, jest ropa Saudi Aramco, dotarła ropa amerykańska, dociera z różnych części świata. Tak to powinno wyglądać na zdrowym rynku i można włączyć w ten proces Białoruś, byłby to jeden z elementów jakiejś współpracy gospodarczej między naszymi krajami. No ale znowu, czy oni naprawdę tego chcą? Nie jestem w stanie tego stwierdzić. I wydaje mi się, że zależność od Rosji nadal, szczególnie w sektorze naftowym, będzie wiązać ręce Białorusi. Do tego dochodzi jeszcze wspomniana elektrownia Ostrowiec, która miała służyć eksportowi do Europy. To był projekt eksportowy. Panie Wojciechu, jeżeli moglibyśmy, to temat Ostrowca zostawmy sobie jeszcze na za chwileczkę. Dobrze, to nie będę psuł tutaj deseru. W takim razie jeszcze coś powiem o Ostrowcu, ale nie teraz. Super. Dobrze, to sobie siądę. Oczywiście. To jedno pytanie, bo ja się nie znam na energetyce. Dopóki nie ma tej infrastruktury i teoretycznie możliwe, bo to jest mocno teoretyczne rozwiązanie tylko na przyjaźni, no to jest jeszcze droga kolejowa, tak? No ale to trzeba ten wyładować z tankowca, załadować na cysterny kolejowe i następnie przejechać. Jak to wpływa na cenę? Na ile ona to zwiększa cenę? To może zwiększyć istotnie cenę, a poza tym mamy barierę infrastrukturalną, no bo to nigdy nie będą takie wolumeny, które pozwolą w znacznym stopniu zmniejszyć zakupy z Rosji. Jednak ropociągiem przez trzy nitki płyną duże ilości surowca rosyjskiego, który jest w niskiej cenie ostatecznie, z rabatem. Alternatywy trzeba sprowadzać inną drogą. Najlepszym rozwiązaniem rzeczywiście byłby ropociąg, który pozwoliłby wykorzystać dostęp do rynku polskiego, nie polskiej ropy, tylko polskiego rynku, bo ropa może pochodzić choćby ze Stanów Zjednoczonych. Jeszcze z tym zastrzeżeniem, że też mamy różne mieszanki, to znaczy są różne rodzaje ropy. Ropa Urals, czyli ta mieszanka powstająca na terenie Rosji, jest ciężka, w tym sensie, że jest bardzo gęsta, jest zasiarczona i to jest ok, to znaczy rafinerie białoruskie są do tego przystosowane. Żeby tam wpuścić na przykład amerykańską ropę, która jest z kolei lekka, jest nisko zasiarczona, czyli jest taką bardziej brązową ropą, nie takim czarnym glutem, tylko brązową melasą, można powiedzieć, no to trzeba dostosować już infrastrukturę i to wymaga inwestycji, o których można usłyszeć na Białorusi, ale one dopiero muszą się stać. One kosztują kilka miliardów dolarów, więc te pieniądze też znowu trzeba skądś wziąć i pewnie bardzo chętnie by Rosjanie pomogli, ale potem nie wpuszczą ropy rosyjskiej. No i to jest taki zaklęty krąg. Dobrze, to panowie, teraz skupiamy się na tym, co polscy analitycy lubią najbardziej, to znaczy zastanowimy się nad tym, jak być może. Oczywiście jakby nie możemy popuścić wodzów fantazji zbyt szeroko ze względu na to, że jednak chcielibyśmy, żeby ta debata pozostała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Panie Witoldzie, znowu zacznę od pana, natomiast tym razem chciałbym, żebyśmy lekko odwrócili stół i żeby wczuł się pan w rolę takiego typowego jakby... Okej, może nie typowego, żeby wczuł się pan w rolę osób, które zarządzają białoruską polityką zagraniczną, więc powiedzmy, że w rolę Aleksandra Łukaszenki. Co musiałaby zrobić Białoruś, żeby relacje z Polską mogły być lepsze i co musiałaby zrobić Polska, żeby te relacje mogły być lepsze? I skupmy się może takim realistycznym podejściem na tych krokach małych, takim ABC budowania relacji z Polską. Co musimy zrobić, żeby relacje z Polską mogły być po prostu lepsze? Przede wszystkim nie należy próbować się dogadywać w sposób pakietowy, dlatego że wzajemna nieufność
wytworzona w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, bo to już jest ćwierćwieku, rządów Aleksandra Łukaszenki jest tak duże, że ilekroć jest próba załatwienia wielu spraw, to nie wychodzi żadna sprawa. Był taki moment, kiedy udało się kilka spraw drobnych, ale jednak istotnych, bo wpływających na jakby ogólny klimat załatwić, ale poprzez tworzenie takiego klasycznego roadmap. Czyli innymi słowy, my zrobimy A za B, później C za D, później każdy kolejny krok jest coraz większy. Problemy były dwa i będą dwa. Pierwszy problem polega na tym, pierwsze wyzwanie, że Białoruś, i to nie chcę, żeby źle zabrzmiało, z białoruskimi władzami się trudno negocjuje, to znaczy one są niezwykle czułe na takie elementy prestiżu i szczerze powiedziawszy czasami grają chyba troszkę powyżej realnego znaczenia Białorusi. Problem po polskiej stronie polega na tym, że jak już się ze stroną białoruską negocjującą, tak jak Państwu to pisałem, uda porozumieć, to oni wypełniają to porozumienie. Polska strona nie wypełnia tego porozumienia zazwyczaj, dlatego że u nas każdy ośrodek uważa, że ma rację i prowadzi sobie swoją własną politykę zagraniczną. W związku z tym nawet jak się coś ustali, to później tak czy tak trzeba pilnować i najprostsze rzeczy natrafiają na, że tak powiem, rozbijają się o jakieś takie drobne rzeczy. I to byłby kolejny problem. No i wreszcie należałoby nawiązać relacje, ale nie relacje formalne, bo to oczywiście mamy, tylko relacje z tymi, którzy rządzą. Na Białorusi rządzi administracja prezydenta Republiki Białoruś i trzeba rozmawiać z administracją prezydenta Republiki Białoruś. Kiedy ja byłem zastępcą ambasadora i z przypadku zostałem, z tragicznego przypadku, bo to był efekt katastrofy smoleńskiej, szefem placówki, to pamiętam, że ambasador Niemiec, jak zadałem mu pytanie, z kim on rozmawia na Białorusi, to mi powiedział wyłącznie z administracją prezydenta. No bo tam rzeczywiście jest władza i wtedy to, że tak powiem, sprawy idą do przodu. Jak chodzi o społeczeństwo, to bardzo wielu Polaków, którzy z Polski jadą na Białoruś, wraca i opowiada o takich wrażeniach, jakby się przenieśli ileś lat wstecz i opowiadają, że byli w Związku Sowieckim. Myślę, że to w dużym stopniu zależy od tego, czy się pojedzie z zachodu na wschód, czy ze wschodu na zachód. Ja tak się składa, że na Białoruś trafiłem po 4 latach pracy w Moskwie i przyznam się Państwu, że miałem wrażenie, ale podkreślam, chodzi mi o wrażenie dotyczące społeczeństwa, nie władzy, że się przeniosłem na zachód. To znaczy uważam, że Białorusini są w sensie mentalnym, jeżeli spojrzeć na te trzy narody za naszą wschodnią granicą, no bo Litwinów to jakby w innej kategorii, ze względu na to, że jesteśmy sojusznikami w Unii i w NATO, to powiedziałbym, że być może jest to kwestia braku nacjonalizmu po stronie białoruskiej, bo ja nie zauważam białoruskiego nacjonalizmu, nie dostrzegam czegoś takiego. To jest najbardziej zwesternizowany tak naprawdę, czy też gotowy do westernizacji naród za wschodnią granicą, w sensie kulturowym. Jak chodzi, proszę Państwa, o elity, to uważam, że błędem jest patrzenie na Białoruś przez pryzmat wyłącznie Aleksandra Grigoriewicza. Już pomijam to, o czym mówiłem wcześniej, że on też jest nie całkiem taki, jak jego obraz, ten najbardziej popularny w Polsce. Na poziomie wiceministrów, dyrektorów departamentów, ludzie, którzy tam pełnią te funkcje, to są 40-paro-50-latkowie, rzadziej już ktoś starszy, dobrze wykształceni, znający języki, często wykształceni również na Zachodzie, dodajmy. Jak chodzi o elity biznesu, to oczywiście jest to w znacznym stopniu grupa wywodząca się z nomenklatury,
co powoduje pewien taki jakiś odruch moralny u niektórych w Polsce. Ja osobiście takiego odruchu nie mam, bo szczerze powiedziawszy to analizuję to wyłącznie z punktu widzenia tego, czy nam się to opłaca rozmawiać z nimi, czy nam się nie opłaca. Ale zwróciłbym uwagę, że dzisiaj około 50% gospodarki białoruskiej to już jest gospodarka w rękach prywatnych. I lat temu 15 w Mińsku trudno było znaleźć dobrą restaurację. Kiedy ja z Białorusi wyjeżdżałem, to Mińsk był pełen świetnych restauracji, bardzo dobrych samochodów, a dzisiaj, jak mi opowiadał jeden z przywódców opozycji, to już każde miasteczko mające 40 tysięcy, 30, 20 tysięcy ma kilkudolarowych milionerów, a jeszcze kiedy ja tam byłem, wypicie kawy było chwilami trudne w związku z w tych małych, prawda, miejscowościach. No więc to się zmienia, a to, że ci ludzie nie są demokratami, no jakbym ja miał wybór parę milionów dolarów mieć albo być demokratą, to pewnie też bym wybrał parę milionów dolarów, przepraszam, to tak. No większość ludzi takiego wyboru dokonuje, proszę Państwa, to my w Polacy żyjemy w takiej iluzji, że jest na odwrót. Panie Witoldzie, po trudnych wyborów. Jeżeli jeszcze, tak, tak. Okej, to niech Pan dokończy, bo mam jedno jeszcze do Pana pytanie ad vocem, a propos trudnych wyborów, bo logicznym jest, wydaje mi się, że w dyskusji o Białorusi zawsze musi paść jedno z dwóch kanonicznych pytań, to jest albo pytanie o demokrację i opozycję, albo pytanie o Polaków na Białorusi. Ja jestem dzisiaj pod bardzo dużym wpływem tekstów, bo w Rzeczpospolitej pojawiły się aż 4 teksty dzisiaj na temat Białorusi, w tym jeden wyraźnie wzywający do tego, żeby o tych Polakach na Białorusi nie zapominać, więc czy opłaca nam się jakby z tymi Polakami w ogóle utrzymywać kontakt? A jeżeli nie, czy opłaca nam się nimi grać? W zależności od tego, czy wolimy przyjąć podejście realistyczne, czy wolimy przyjąć podejście takie, powiedziałbym, narodowo-idealistyczne. No ja mam problem z graniem Polakami, szczególnie kiedy z prawej strony słyszę o tym, że dyplomacja ma grać Polakami, bo zawsze słyszałem, że to było największy grzech dyplomacji perelowskiej, że konsulowie grali Polakami, prawda, zamiast wspomagać ich kulturę. Ja uważam, że, proszę Państwa, Instytut Gałka, późniejszego prezydenta, kiedyś opublikował taką notatkę niemieckiego Auswärtiges Amt, która to notatka została przejęta przez Stasi i stąd też znalazła się w archiwum Gałka i ta notatka mówiła, że Niemcy Zachodnie będą wspierać mniejszość polską w Polsce, w PRL, chyba że ktoś z tej mniejszości się angażuje w działalność opozycyjną, to wtedy należy mu uciąć to finansowanie natychmiast. No i to jakby może jest częściowo odpowiedź na pańskie pytanie. Czy Polacy na Białorusi są prześladowani? W sensie wzorców obowiązujących na Zachodzie, to tak rzeczywiście ich prawa są łamane, prawa mniejszości. Ale ja bym jednak chciał Państwu zwrócić uwagę na to, że Polacy, którzy angażują się w działalność opozycyjną na Białorusi, są prześladowani, ale nie dlatego, że są Polakami, tylko dlatego, że się angażują w działalność opozycyjną, tak jak każdy inny Białorusin, który angażuje się w działalność opozycyjną, również jest prześladowany, bo Białoruś nie jest demokracją. Gdybyśmy mieli spojrzeć na stan przestrzegania polskiej mniejszości, to powiedziałbym, że znacznie większym wyzwaniem było to, co przez lata działo się na Litwie, dlatego że na Litwie, no na przykład w zakresie reprywatyzacji, obywatele Litwy pochodzenia polskiego mieli mniej praw niż obywatele Litwy pochodzenia litewskiego. Jeżeli tak na to spojrzeć, no to ja bym był ostrożny z tym formułowaniem takiej tezy. Byłbym też jednak zdania, proszę Państwa, że co do zasady to pies merda ogonem, a nie ogon merda psem. To znaczy, to nie może być tak, że niektórzy przywódcy polskiej mniejszości w momencie, w którym dany na przykład konsul nie wykonuje tego, co oni sobie życzą, przychodzą do szefa polskiej placówki, ja z czymś takim miałem do czynienia, i mówią,
że no to oni załatwią artykuł prasowy na temat tego konsula i ten konsul jest jednego pewien, mianowicie, że polskie MSZ z całą pewnością nie stanie po jego stronie, jeżeli ten konsul wykonuje polecenia, które otrzymywał z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest tak przerażone perspektywą artykułu prasowego, że wiadomo, że tego konsula załatwi. W związku z tym taki konsul jest na wszelki wypadek, że tak powiem, wykonuje instrukcje, które otrzymuje, ale nie nadmiernie dokładnie. No to jednak tak być nie może, tak? To znaczy albo jesteśmy państwem i prowadzimy jakąś politykę i każdy ma się do niej dostosować, znaczy nie musi, ale wtedy, że tak powiem... Jesteśmy w miejscu, które przywołuje skojarzenie, więc... No, wspieramy go mniej. Albo jest na odwrót. Po prostu trzeba się zdecydować, tak? Albo jesteśmy twardym państwem, albo nie. Jak chodzi o demokrację, to... Czy z tego pakietu mógł pan wybrać jedno pytanie, trudne, bo nie musimy od razu brać dwóch. Tak, ale jeżeli pan pozwoli, to ja jednak o tej demokracji... Znaczy, proszę państwa, ja miałem zawsze wielki problem na Białorusi, kiedy niektórzy w Polsce oczekiwali ode mnie, że ja na przykład będę mówił przywódcom białoruskiej opozycji, opozycjonistom, żeby oni w jakiś taki twardy sposób działali, akcentowali swój sprzeciw wobec Aleksandra Łukaszenki. Bo ja miałem immunitet dyplomatyczny i mi groziło, że co najwyżej zostanę wydalony z Białorusi. Natomiast tym, których miałem ewentualnie namawiać do twardej linii w opozycji, groziło to, że pójdą do więzienia. Więc ja się nie czułem tak do końca moralnie w prawie mówić im, że mają twardo działać. To po pierwsze. Po drugie, to było dawno, a dzisiaj jest tak, że jak mi powiedział jeden z przywódców białoruskiej opozycji, a potem potwierdzili mi to wszyscy inni, którzy co jakiś czas są w Warszawie i się spotykamy na kawę albo na jakieś winko i sobie rozmawiamy, jeden z nich mi powiedział, wy nie panimajcie, nas już nie ma. Pan nie rozumie, nas już nie ma. Rzeczywiście ci dżentelmeni są, ci przywódcy są, no, oni są passé, ich już nie ma po prostu. To znaczy tak naprawdę nie ma nowej opozycji, a stara się zgrała po prostu. Ja oczywiście nie wiem, kiedy powstanie ta nowa, dlatego że przewidywanie rewolucji to jest zadanie, którego się nie podejmuje. Rewolucje podobne może, nie można przewidzieć, można ją wyczuć. Ja jej nie wyczuwam, ale może się mylę, bo to trzeba być na miejscu. Na tą chwilę czegoś takiego nie czuję, natomiast pewnie należałoby szukać gdzieś wśród zupełnie nowych postaci, być może w mniejszych miejscowościach, być może wśród ludzi, którzy dzisiaj angażują się w akcję pod tytułem wyszywanka, czyli prawda, nosimy te stroje bardziej ludowe, albo żądamy budowy oczyszczalni ścieków, i władza to toleruje. Być może powinniśmy szukać wśród ludzi, którzy mają w danej miejscowości firmę i mają córkę lub syna, który tak się składa, że właśnie udał się na randkę z córką lub synem dla odmiany lokalnego szefa KGB. Więc ten lokalny szef KGB, jak przyjdzie aresztować opozycjonistę, no to będzie musiał teścia wsadzić. No i być może wtedy wykona to polecenie mniej entuzjastycznie, albo będzie udawał. Ale to jest long, long way to Tipperary. Dzisiaj jest tak, że ta opozycja jest spacyfikowana albo w znacznym stopniu agenturalna, bo to też musimy mieć świadomość. Przy czym ja też chcę państwu powiedzieć, że ja podejrzewając na przykład niektórych moich rozmówców z czasów pracy na Białorusi, ale też czasami tych, którymi się spotykam tutaj, że oni nie są tacy do końca święci. Zawsze się śmieję, to taka propos realiów polskich, to powiem, że kiedyś zostaną otwarte archiwa i oni zostaną w czambuł potępieni, a ja ich prawdę powiedziawszy rozumiem. To znaczy oni usiłują jakoś funkcjonować, tak? Jakoś z jednej strony działać, a z drugiej strony nie dać się zamknąć, gdzieś grać, prawda? Pewnie idąc na wielokrotnie ogromne kompromisy moralne i czasami pewnie przekraczając pewne granice. Ja bym powiedział tak, że z punktu widzenia Polski
jeżeli nasz najważniejszy sojusznik, czyli Stany Zjednoczone, ja nie słyszałem, żeby miały problem w bliskim, strategicznym sojuszu z Arabią Saudyjską, to ja nie widzę szczególnego problemu, żebyśmy my mieli związywać sobie ręce wartościami. No jednak polityka zagraniczna, przepraszam, ale jest sztuką realizacji interesów, a nie wartości. Oczywiście tak jak to ująłem, to pewnie jest w Polsce nierealne, więc być może należałoby mówić o prawach człowieka, a nie o demokracji, bo to nie jest dokładnie to samo. Rozmowa o demokracji jest, mówienie o demokracji z Aleksandrem Grigorijewiczem Łukaszenką, i to jest propozycja: Aleksandrze Grigorijewiczu, bądź tak łaskaw oddać władzę. Rozmowa o prawach człowieka to jest rozmowa, w której mówimy: Aleksandrze Grigorijewiczu, tak ogólnie to cię nie pokochamy, ale przymkniemy oko na to, co się dzieje, tylko bądź tak miły, tych opozycjonistów nie wsadzać na 2-3 lata, ale na 24 godziny, a najlepiej to w ogóle nie. Jako że Aleksander Grigorijewicz po 25 latach już doszedł do tego poziomu, w którym coraz lepiej mu to wychodzi, no to pewnie to jakaś opcja by była, z zastrzeżeniem, żeby od razu powiem szczerze, że ja uważam, że 25 lat polityki się nie da odkręcić. Plus jest to, o czym Wojtek Jakubik mówił, nie da się odkręcić również 25 lat, bo to jest ta wielka słabość Łukaszenki, bo ja parę rzeczy mu powiedziałem o nim pozytywnych, natomiast powiem jedną rzecz negatywną. On przez te 25 lat, gdyby krok po kroku zwiększał swoje pole manewru, ale nie zwiększał swoje pole manewru za każdym razem obiecując coś i uzyskując dobrą cenę, tylko jednak tą gospodarkę modernizując, to byłby dzisiaj w innym miejscu, a tego nie zrobił. To znaczy przespał ten czas, który miał, obiektywnie miał. Prawdę powiedziawszy, ja o na przykład prywatyzacji białoruskiej gospodarki, to ja słyszałem już nie wiem ile razy, co chwilę to słyszę. Nigdy się nie zdarzyło. Z zastrzeżeniem, że od razu chcę Państwu powiedzieć, że gdyby to się realnie zdarzyło, to też by to nie miało żadnego znaczenia, dlatego że jak mi wytłumaczył jeden z prezesów dużych polskich firm, nasze firmy albo są oddziałami firm międzynarodowych i w ogóle nie mają prawa działać na Białorusi, a jak są państwowe, to który to już jest seria wymian obecnie, tam w tych Orlenach, nie Orlenach, tam w tych wszystkich, w PGE, to który zarząd teraz jest? W ostatnim... PiS-owskim okresie rządów. W PGE akurat nie, ale w Orlenie też już mamy dłuższy czas jednego prezesa, natomiast w PGNiG ostatnio była zmiana. No, tak. Ale tak ile, 2-3 lata to jest no tak, góra. Kadencja maksymalnie. Maksymalnie, no przepraszam, ja tak o PGZ-cie myślałem, tam jest zdaje się 10 miesięcy średnia. Każdy prezes państwowej spółki w Polsce wie jedno, mianowicie, że żaden były prezes państwowej spółki nigdy nie miał prokuratora na głowie za to, że nic nie zrobił, za to bardzo wielu miało prokuratora na głowie za to, że coś zrobili. W związku z tym, no teraz wyobraźcie sobie Państwo, że Aleksander Łukaszenka powie, no to sprzedajemy. No i trzeba zaksięgować parę płatności takich dodatkowych. To jest nie do zrobienia w Polsce. No kto się odważy? Jak gdybym był prezesem dużej państwowej spółki, w życiu to są inne czynniki ryzyka, znaczy prawda? To znaczy mogą te pieniądze się nie zwrócić po prostu Polakom. A, no to już w ogóle, to za niegospodarność go wsadzą. No. Okej. Okay. Właśnie temat gospodarczy chciałem zostawić dla pana Wojciecha, więc panie Wojciechu, wróćmy na sekundę jednak do tego białoruskiego atomu, bo dla mnie... Rosyjskiego na Białorusi. Białorusko-rosyjskiego, rosyjsko-białoruskiego, w każdym razie przerażającego Litwinów, to jest rzecz bardzo istotna, bo wydaje mi się, że niektórzy analitycy obserwują ten atom i patrzą na niego jako taką swoistą formę uzyskania przez Białoruś jakiejś dodatkowej karty do gry. Jak z pana jakby prezentacji, którą nam pan przed chwileczką pokazywał, wiemy już, że tak raczej nie jest,
Więc chciałbym zapytać, czy białoruski atom może jednak dla Polski stanowić coś interesującego, źródło energii potencjalnie, czy jakiś stabilizator sytuacji na wschodzie? A druga kwestia to jest taka, tutaj już troszeczkę pan Witold już na to odpowiedział, ale ja mimo wszystko, będąc wściekłym Białorusofilem, chciałbym pana o to zapytać, czy jest dla białoruskiej gospodarki jakaś nadzieja, czyli czy jak być może, w domyśle, czy może być lepiej? I teraz na koniec, żeby podnosić emocje, aż pod sufit dostałem informację, że do 18.30 możemy mieć tutaj naszą własną wewnętrzną dyskusję, a ja mam jeszcze jeden pakiet pytań, więc prosiłbym o możliwie zwięzłą odpowiedź. To pani będzie przypominał, czy zapomniałem o czymś, dobrze? Pewnie. Pierwsza rzecz, czyli atom rosyjski jednak na Białorusi, realizowany przez Rosatom, wszystkie elementy związane z wysokimi technologiami, z bezpieczeństwem są w rękach rosyjskich tutaj. Mamy podwykonawców białoruskich i faktycznie dochodziło do serii incydentów naruszeń bezpieczeństwa, łącznie z wybuchem rozpuszczalnika, bo ktoś palił papierosa w pobliżu niego. Czyli są takie problemy wynikające z niskich standardów pracy czasami, z niskiego BHP, nie jakieś tutaj działania służb specjalnych czy inne zagrożenia, jak trzęsienia ziemi w Japonii. Natomiast rzeczywiście ten białoruski, rosyjski projekt na Białorusi miał w założeniu posłużyć też do zmniejszenia zależności od gazu, na przykład rosyjskiego, no bo energia elektryczna wytwarzana tam może posłużyć na przykład też do ogrzewania zamiast gazu, który jest bardzo ważnym elementem sektora ciepłowniczego. Jest to jakiś pomysł na dywersyfikację, no ale przynajmniej Polacy diagnozują ten projekt raczej jako przedsięwzięcie eksportowe. Pomysł był taki, że te 2400 MW, czyli to jest elektrownia z dwoma reaktorami, taka duża jak powiedzmy Bełchatów w Polsce, czyli największa nasza elektrownia, miała służyć nie tylko Białorusi, ale także na eksport. No i kiedy okazało się, że Polacy rozebrali połączenie Białystok-Roś, połączenie elektroenergetyczne, kraje bałtyckie spierają się, ale generalnie niechętne są wobec pomysłu zakupu, cała ta nadwyżka energii zostaje w Białorusi. Szczęście w nieszczęściu, no bo może uda się reżimowi wymyślić jakieś zastosowanie dla tej energii, ale też będzie problem z rentownością, no bo kredyt trzeba spłacić, tutaj musi się biznes kręcić, ktoś musi kupić tę energię elektryczną. A Polska, tak jak mówiłem, rozebrała połączenie elektroenergetyczne, które mogłoby służyć do dostaw na nasze terytorium. Ze względu na plany budowy własnych mocy wytwórczych, własnych elektrowni w Polsce, raczej import z Białorusi byłby sposobem na podkopanie rentowności naszych mocy, czy to w Ostrołęce, czy to nowych mocy gazowych na linii Wisły. Chodzi o to, że my budujemy swoje nowe elektrownie zgodne tam z polityką energetyczną Polski, wpuszczając energię, która faktycznie pewnie byłaby tania z Białorusi, podkopujemy rentowność tych naszych mocy, czyli po prostu wpuszczamy konkurencję, która nie musi się liczyć z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, nie ma żadnych właściwie ograniczeń i istnieje podejrzenie, że Rosjanie mogliby wykorzystywać ją na przykład do dumpingu cenowego. Aczkolwiek z wyjątkiem tego ostatniego elementu brzmi to całkiem przekonująco. Jest w stanie sobie wyobrazić jakby rządzących Polską, którzy wyszliby z założenia, że jeżeli mamy problem polegający na tym, że produkujemy dużo energii z węgla, węgiel jest naszym podstawowym surowcem energetycznym, nawet jeżeli jest to węgiel rosyjski, to w tym momencie może zamiast się męczyć i kłócić się z Brukselą średnio co parę lat o to, dlaczego nie spełniamy polityki klimatycznej, warunków polityki klimatycznej UE, po prostu kupmy ten prąd od kogoś, kto nie musi się tym przejmować. No to kupujemy z Unii Europejskiej, czy to z krajów skandynawskich, czy z Niemiec i ten import rośnie ze względu na to, że nasz węgiel często jest niekonkurencyjny, często przegrywa z rosyjskim oczywiście, natomiast w tej układance dodatkowy dostawca, czy to ukraiński, czy białoruski, bo Ukraińcy też mają elektrownię Chmielnicki, z której chcieliby sprzedawać energię do Polski, no to jest jakiś tam dodatek. Był jeden taki oligarcha, który był bardziej zainteresowany w Polsce właśnie importem energii z tych kierunków. O zmarłych źle nie należy mówić. W każdym razie były alternatywne pomysły. W tym momencie nie widać w polskich elitach zainteresowania tym kierunkiem i można to też uzasadnić z punktu widzenia polityki energetycznej Polski. A jeśli chodzi o drugi aspekt, czyli współpracę w przyszłości? Współpracę gospodarczą, to znaczy mamy tą taką, powiedziałbym, dość negatywną perspektywę dla białoruskiej gospodarki. Natomiast jak się tak czyta, staram się, żeby moim autorytetem w kwestii białoruskiej nie była Katia z Facebooka, jak to się pojawia teraz w takim
zabawnym wschodnim memie. Natomiast no, w dyskusjach w internecie często pojawia się taka teza, że polskie firmy powinny zainwestować. Już wiemy z wypowiedzi pana Witolda, że byłoby to cokolwiek trudne, ale pamiętajmy o tym, że mamy jednak jakieś te firmy prywatne. Te firmy prywatne mogłyby na Białorusi, korzystając jakby z wysokiej jakości tamtejszych załóg, a także z niskich kosztów pracy, mogłyby próbować tam organizować montownię. Atlas jakoś tam inwestuje, więc czy jest szansa na to, żeby tą współpracę gospodarczą polsko-białoruską rozruszać? Może niekoniecznie na tym najwyższym możliwym poziomie, ale na tym troszeczkę niższym poziomie. I czy jest szansa podać Białorusi rękę nie w znaczeniu zalania Mińska naszymi potencjalnymi dolarami, które nie wiadomo skąd weźmiemy i oczekiwać na cud, że zostaną dobrze wydane, tylko może nawiązywać normalne relacje gospodarcze, tak jak na przykład, nie wiem, dajmy na to ze Słowacją. Myślę, że w sektorze nawet naftowym można by na poziomie międzypaństwowym dojść do jakiegoś porozumienia, tylko musi być sygnał z drugiej strony, że na serio chcą kupić tę ropę, a nie, że my poniesiemy część inwestycji i potem przegramy z dostawcą jak Rosneft na przykład rosyjski. No więc tutaj myślę, że dałoby się to zrobić, nawet by ktoś się nie bał podpisać takiego kontraktu, tylko że jest długa historia właśnie takich obietnic, takiego spoglądania w stronę Azerbejdżanu, Wenezueli i tak dalej, czyli troszkę już się udało sparzyć na tym. Natomiast jeśli chodzi o jakieś relacje między firmami, to czemu nie? Czy nie mielibyśmy sprzedawać jakichś produktów spożywczych, czy kupować stamtąd na przykład właśnie traktorów wspomnianych, tak jak mówić, czy eksportować traktory w zależności od tego, co tam będzie do sprzedania czy kupienia. To jest oczywiście możliwe, tylko że to środowisko jest trudne dla polskiego inwestora. Mówimy o Ukrainie jako kraju, który integruje się z Unią Europejską, który wprowadza regulacje powoli, z wielkim trudem, a mimo to tam jest trudno inwestować. Białoruś będzie miała większy problem, żeby przyjmować na przykład standardy wymagane przez regulacje unijne, a one jednak no, nie tylko są tą krzywizną banana, czy tam odnośnie ślimaka jako ryby słodkowodnej, tylko one też narzucają pewne wysokie standardy, które na przykład nie pozwoliłyby na to, żeby w elektrowni Ostrowiec się zapalił rozpuszczalnik od peta, mówiąc kolokwialnie, prawda? Więc moim zdaniem te miliony, o których mówi pan redaktor, też są w funduszach unijnych, fajnie by było je uruchomić, tylko no, rozbijamy się o problem pryncypiów pewnych, które też tymi funduszami sterują, ale też widzę jakieś pole do współpracy, bo przecież Azerbejdżan na przykład jest takim przykładem państwa, które jest reżimem oligarchicznym, może no nie jest krajem, w którym są pełne swobody demokratyczne, a jednak pewne pola współpracy się pojawiają. Być może dlatego, że jest to dostawca gazu i kraj przesyłowy również ropy i gazu. Więc nie jest tak, że tutaj nie ma nic do zrobienia, tylko musimy zawierać porozumienia faktyczne, a nie tylko mówić o nich w mediach, tak jak w sprawie ropy naftowej. Nawiązując do tego Azerbejdżanu, ja zauważam zaskakującą korelację z tolerancją dla łamania demokracji, a występowaniem surowców naturalnych na terytorium danego kraju, ale Białoruś ma niestety ten pech, że u nich większość surowców naturalnych to torf, więc jest tam zdecydowanie ciężej. Albo rosyjska ropa, tak to nie da się ukryć. No i krewetki, bo faktycznie mają krewetki. A to nie wiedziałem. Mają gdzieś tam... A skąd? Jakaś elektrownia, czy jakiś inny zakład, rzucając wodę do jeziora, podgrzała tą wodę na tyle, że mogły tam się wykształcić krewetki. Że ale to o krewetkach jest o tyle istotne, że kiedy Unia Europejska wprowadziła sankcje na Rosję, a Rosja wprowadziła sankcje na Unię Europejską, Białoruś znalazła się w roli pośrednika w sprzedaży różnego rodzaju produktów spożywczych, w tym m.in. owoców morza. Jak państwo zapewne wiecie, Białoruś nie posiada dostępu do morza, natomiast Białorusini jako naród kreatywny wymyślili sobie, że będą po prostu przyklejali etykiety. I pojawił się taki żart o tym, że białoruskie krewetki docierały nawet na stoły rosyjskiej klasy średniej i wyższej. Oczywiście Rosjanie usiłowali to jakoś hamować i w którymś momencie kilka lat temu pojawiło się takie piękne zdjęcie, gdzie tam pokazywano właśnie te krewetki białoruskie na zasadzie, że są. To znaczy, to nie jest tak, że Białoruś nie może ich eksportować, bo je ma. Ale to już jakby jest niuans. I teraz ostatnie moje pytanie i będziemy przechodzili do pytań ze strony naszych gości, znaczy naszych gości w znaczeniu widowni. Chciałbym zapytać, jak być nie powinno. Taką cechą charakterystyczną, bo już miałem przyjemność kiedyś uczestniczyć w panelach, które albo prowadził, albo ja prowadziłem z panem Witoldem Juraszem. Jego wypowiedzi mają taką tendencję takiego, powiedziałbym, realizmu, a jednocześnie takiego podszytego pesymizmem, który być może ten pesymizm wynika z głębokiego zrozumienia sytuacji, jaką mamy w naszym kraju.
Ale chciałbym zapytać, skoro obecnie sytuacja jest jaka jest, to czego na pewno nie powinniśmy robić, żeby sytuacja na Białorusi nie stała się gorsza, a także czy to widmo, którego wszyscy się teraz boimy, czyli widmo wchłonięcia de facto Białorusi przez Rosję, jest realne, czy też nie? No, czego nie powinniśmy robić? No, na pewno powinniśmy uniknąć scenariusza, który już w tej chwili jest realizowany. To znaczy, mam takie wrażenie, że gdzieś, i podejrzewam, że w Moskwie, wymyślono, że czas, w którym Polska z Białorusią nie będzie w stanie się nigdy porozumieć z powodu demokracji, się zwolna kończy, w związku z tym trzeba znaleźć nowe tematy. I wymyślono, że idealnym tematem będzie znalezienie jakichś trupów w szafie. Z jakiegoś nieznanego mi powodu, spośród wszystkich żołnierzy wyklętych, a jesteśmy w Fundacji imienia Janusza Kurtyki, więc to jest akurat świetne miejsce, żeby właśnie o tym powiedzieć, że spośród wszystkich żołnierzy wyklętych, którzy działali na pograniczu, dzisiejszym pograniczu polsko-białoruskim, my postanowiliśmy czcić akurat najbardziej ten oddział, który no niestety splamił się zamordowaniem, wymordowaniem kobiet i dzieci. I to nie ma znaczenia, że może oni nie chcieli, wyszło niechcący, dlatego że Wołodymyr Wiatrowicz na Ukrainie też mówił, że to tak niechcący wyszło. Po prostu nie da się usprawiedliwić wymordowania kobiet i dzieci. I nawet jeżeli to był przypadek, to należy przepraszać. Taki w każdym razie, tak mi się wydaje, że tak jest. W każdym razie tego oczekujemy od strony ukraińskiej. Z jakiegoś powodu postanowiliśmy z Białorusią rozmawiać na ten temat mniej więcej w taki sposób, jak Wołodymyr Wiatrowicz z nami. Strona białoruska ten temat już podchwyciła, ale nie bardzo aktywnie. Natomiast myślę, że to będzie coraz bardziej rozkręcane i to jest coś, czego absolutnie być nie powinno. I przy tym, proszę Państwa, nie chcę przez to powiedzieć, że jestem przeciwny oddawaniu czci tym żołnierzom podziemia, którzy po wojnie znaleźli się w takiej sytuacji, jak się znaleźli. No tylko na Boga znajmy proporcje. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, która nie powinno być, znaczy z całym moim ogromnym szacunkiem i sympatią i dla prowadzącego, i dla Wojtka, ja nie odnoszę wrażenia, żeby którykolwiek z nas miał jakikolwiek wpływ na polską politykę zagraniczną. To znaczy, prawdę powiedziawszy, mam wrażenie, że Wojtek jest bardzo świetnym specjalistą. Stworzył fenomenalny portal, ale podejrzewam, że bardziej biznes korzysta z tego, co Wojtek robi, niż polskie państwo. Chciałbym zobaczyć kiedyś debatę, taką prawdziwą, porządną debatę z udziałem ludzi, którzy mają realne przełożenia. W takich debatach, albo nie ma, albo jak się odbywają, to się odbywają na takiej zasadzie, że uczestnicy są dobierani według podobieństwa poglądów. No bo żeby nie było niemiło, prawda? W związku z tym ja na przykład wiem, że po organizatora, gdzie na pewno nigdy nie będę zaproszony. No jakby okej, bo za darmo się to robi przecież, prawda? Więc to jakby nie jest wielki ból. No tylko, że w ten sposób się nie rodzą dobre pomysły. Mi się zawsze wydaje, że dobre pomysły rodzą się wtedy, kiedy się ścieramy. Ty wspomniałeś o tych tekstach, które dzisiaj w Rzeczpospolitej się pojawiły. Otóż w jednym z tych artykułów dwukrotnie pada określenie na osoby o takich poglądach, które uważają, że należy z Białorusią rozmawiać, niezależnie od systemu władzy, pożyteczni idioci. Ja napisałem paręset tekstów w życiu publicystycznych i nigdy w żadnym nie użyłem wyrażenia pożyteczni idioci.
dlatego, że w publicystyce jednak się używa no, pewnych słów, jest pewne standardy publicystyki. Jeżeli używamy tego rodzaju słów, to znaczy, że w zasadzie mówimy, nie będziemy rozmawiać z osobami mającymi inne poglądy, tak? To zresztą zabawne, bo w tym tekście w zasadzie wyszło, że na to, że pożytecznymi idiotami jest cała Unia Europejska, sekretarz stanu USA i prezydent USA też jest, prawda? No generalnie wszyscy są głupi, prawda? Więc czego nie powinno być? No nie powinno być braku rozmowy. Czego jeszcze nie powinno być? Nie powinno być sytuacji, w której polską politykę na kierunku białoruskim kształtują służby specjalne, a konkretnie Agencja Wywiadu i konkretnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj się dwóch moich kolegów na mnie obrazi, ale trudno. Nie, proszę nie rozglądać się po sali. Chociaż kto wie. Nie jest zdrową sytuacją. Sytuacja, w której jedna służba, której zadaniem jest uzyskiwanie informacji ze źródeł agenturalnych, bo taka jest rola wywiadu, i druga służba, której zadaniem jest dla odmiany łapanie tych, którzy pozyskują u nas informacje ze źródeł agenturalnych, bawią się w robienie polityki zagranicznej. Znaczy, jak rozumiem, to wynika ze słabości tak naprawdę tych instytucji, które po prostu albo nie potrafią szpiegować, albo nie potrafią łapać szpiegów. W związku z tym świetnie im idzie na przykład układanie kadr Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No nie, nie od tego są. Ja jestem, proszę Państwa, i to dla tych, którzy słuchają służbowo tego nagrania, będą słuchać, więc ja jestem za zwiększeniem Państwu budżetu. Ja jestem za zwiększeniem kompetencji polskich służb oraz uprawnień polskich służb, uprawnień ustawowych. Chciałbym, żeby polskie służby mogły stosować prowokacje, nie wiem, robić tak zwanych oferentów, tak? Bo w Polsce nie można być oferentem. Tak? Czy Polak nie może pójść do obcej służby i powiedzieć, chcę dla was pracować, tak naprawdę pracując dla polskich służb. Więc jeżeli ktoś dostaje takie propozycje, to znaczy, że polskie służby chcą łamać polskie prawo. Więc ja byłbym za zwiększeniem wszystkich tych uprawnień. Natomiast w momencie, w którym służby usiłują kreować na przykład debatę publiczną, a usiłują. Przeczytałem kiedyś wypowiedź jednego z dżentelmena, który powiedział, że rolą na przykład rządowych ośrodków analitycznych jest kreowanie debaty publicznej w Polsce. Nie, nie jest. Rolą rządowych ośrodków analitycznych jest informowanie władz państwa o stanie spraw, a nie kreowanie debaty. Debatę mogę sobie zorganizować ja z tobą, albo ty z kimś, po prostu ktoś ma coś do powiedzenia, można debatować. Co jeszcze powinno być? Powinien być jakiś minimalny stopień realizmu, to znaczy cudów nie będzie. W tej dziedzinie, o której Wojtek wspominał, nie będzie cudów. W tej dziedzinie, na której ja, bo nie, uczciwie mówię, nie znam się na energetyce, a nawet jak się znam, to przy Wojtku nie powiem, żebym się znał, bo tak czy tak wiem 1/10. Trzeba się pogodzić z tym, że po prostu warto ugrać trochę, tak? Jeżeli spojrzeć na amerykańską politykę w stosunku do PRL-u, to przecież Amerykanie cudów nie osiągali w latach 60., 70., a jednak kawałeczek po kawałeczku przesuwali swoją agendę, prawda? Gdzieś punktowo wygrywali. I te punktowe wygrane, one razem dają pewną zmianę jakościową. Natomiast czy to się stanie, szczerze powiedziawszy, nie sądzę. Podejrzewam, że ta nasza, no chciałby się być wyprawa na Kijów, no także tak się lepiej kończy, tak, niż ta poprzednia, ale sukcesu to ja szczerze powiedziawszy nie widzę, z tysięcy powodów, również słabości, kadr, nie ma, proszę Państwa, takiego zwyczaju nigdzie na świecie, żeby na przykład dyplomaci zajmowali się jednym kierunkiem przez 30 lat. Amerykanie mają świętą zasadę.
można być dwa razy na jednej placówce i to w odstępie bardzo wielu lat, prawda? Dlatego, że zasada, ja na przykład dzisiaj, gdybym pojechał na Białoruś, mówię czysto hipotetycznie, bo dyplomatą byłem i nie zamierzam nim być w przyszłości, zdaje się mi wygasa za moment dopuszczenia do tajemnicy państwowej, dzięki Bogu, więc sobie odetnę ostatni jakby element, który mnie łączy. Byłbym nieobiektywny, ja jestem skażony pewnym myśleniem. Pierwsze kroki skierowałbym do pewnych ludzi, którzy być może już dzisiaj nie są istotni. Więc, a u nas jest to 30 lat, cały czas ci sami ludzie, prawda? No to tworzy szereg również zagrożeń o naturze kontrwywiadowczej. Także no, nie sądzę. Ja jestem rzeczywiście pesymistą, proszę mi to wybaczyć. Dobrze, to w takim układzie pytanie, które, na które słyszałem taką entuzjastyczny odgłos z sali, przenoszę na pana, panie Wojciechu, mianowicie, jak być nie powinno, to znaczy, czy, no bo ja zakładam, to wynika z mojej głębokiej miłości do państwa białoruskiego i do Białorusinów jako takich, że powinna być Białoruś, a więc nie powinno nie być Białorusi. I pojawia się pytanie, czy jest ryzyko w obecnej sytuacji, jaką mamy, że Białoruś może zniknąć ze względu na to, że po prostu Rosja przyjdzie i ją zje, parafrazując tytuł książki, a druga kwestia jest taka, czy jest ryzyko, że to, co pan zaznaczył w swojej prezentacji na samym początku, że przez, no bo załóżmy, że Białoruś postanowiłaby jednak kupować surowiec, jakim jest ropa naftowa, na wolnym rynku, dajmy na to, że nawet mieliby na to możliwości, czy to im tak czy inaczej nie zabije gospodarki? To znaczy, białoruska gospodarka demonem prędkości i rozwoju nie jest, niestety. Tak jak słusznie pan zauważył, pan Witold, próby jakiejś modernizacji tej gospodarki jakby za bardzo nie wychodziły. Tam były oczywiście one w jakimś stopniu podejmowane, ale najwidoczniej niewystarczającym. No i w chwili obecnej sytuacja wygląda tak, że zagrożenie, znaczy problem, który mamy, jest taki, że Białorusini szukają de facto taniej ropy, a nie po prostu ropy. A oprócz tego, że szukają taniej ropy, to szukają po prostu ropy na wypadek, gdyby Rosjanie zdecydowali się ją zakręcić, no bo zawsze mogą to zrobić. Więc jak być nie powinno, czyli jak, czy istnieje ryzyko, że Białorusinom po prostu zabraknie? Mhm. Powiem tylko słowo o działalności Polski w sprawie Białorusi. Rzeczywiście wydaje mi się, że powinno być jak najwięcej debaty na ten temat. Kiedyś, jeszcze kilka lat temu, mieliśmy spór o to, czy nasza polityka zagraniczna powinna być piastowska, jagiellońska, czy powinna być taka, owaka. Dzisiaj te debaty są dużo bardziej wyciszone, gdzieś na poboczu właściwie tematy wsobne, krajowe dominują polską debatę publiczną. No właśnie, bo to trudno powiedzieć, kto jest z kim związany, prawda? Tutaj są podziały ponadpartyjne, ponadczasowe czasami. Różne szkoły stosunków międzynarodowych powinny być mocniej widoczne w polskiej debacie, a ona jest niskiej jakości. Na przykład sam jestem po stosunkach międzynarodowych. Jak chcę coś dobrego przeczytać o stosunkach międzynarodowych, to szukam najczęściej za granicą, bo jakoś tak jest, że u nas jakość tej debaty nie jest najwyższa, a kiedyś była wyższa, więc to nie jest tak, że nas nie stać na wyższy poziom debaty o stosunkach, czy to z Białorusią, czy z innym krajem, więc fajnie by było, żeby ona się pojawiła, więc to wszystko w rękach ludzi, którzy się tym interesują i mogą być aktywni w kraju demokratycznym, jakim jest Polska. A przechodząc do zjadania Białorusi przez Rosję, to faktycznie tak wygląda, jakby z pomocą energetyki Rosja chciała dokończyć konsumpcję Białorusi i ona nie musi zakładać wchłonięcia państwa białoruskiego, bo to przecież będzie kosztowne. To są te powiązania gospodarcze mogą wystarczyć. To znaczy ostatnie srebra rodowe rzeczywiście Białorusi, te dwie rafinerie, które są fundamentem całej gospodarki, po przejęciu będą służyć już rosyjskim interesom. Oczywiście Białorusini coś z tego dostaną, ale już nie będą podmiotem w polityce. Bardzo mocno widać w Białorusi, jak suwerenna polityka energetyczna przekłada się na suwerenność kraju. No i wiąże pewne nadzieje z tym, co powiedzieli Amerykanie, no bo oni nagle powiedzieli o 100% ropy dla Białorusi spoza Rosji. No to mówiąc coś takiego, albo mówią coś bardzo głupiego, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem o różnicach między różnymi rodzajami ropy i tak dalej, albo mają jakiś bardzo śmiały plan, który teraz chcą zrealizować. I tutaj
w takim planie jest naturalne miejsce dla Polski z infrastrukturą przesyłową, z firmami naftowymi, też dobrej jakości, które mogłyby współpracować z Białorusią. Więc jakąś nadzieję tutaj widzę na jakiś większy plan wspólny państw zachodnich. Mniejsze nadzieje wiążę z wykorzystaniem Unii Europejskiej, no bo mamy te ograniczenia związane z charakterem reżimu na Białorusi. Będzie trudniej niż na Ukrainie tutaj coś skórać. Zresztą na przykład w sektorze gazowym już jest trochę za późno. Nie sądzę, żeby Gazprom teraz sprzedał te gazociągi jakiejś firmie zachodniej na przykład, bo próbował przejmować ukraińskie gazociągi, tam się na szczęście mu nie udało, więc jak już ma na Białorusi, to nie odda. No i nadzieją pewną dla gospodarki białoruskiej rzeczywiście poza tym, tą skalą makro, która powinna polegać pewnie na integracji z Unią Europejską, na współpracy z funduszami różnymi, w tym chińskimi na przykład. Ukraina skorzystała w dużej mierze ze współpracy z Chińczykami na przykład w sektorze węglowym. To też jest jakieś pole do współpracy. No to w skali mikro rzeczywiście jak największa swoboda podróżowania do Unii Europejskiej byłaby jakimś sposobem na to może, żeby przenosić pewne standardy bez kryszy państwowej. Może pomysł na ciekawie działający biznes z Unii Europejskiej mógłby zadziałać też na Białorusi, trochę zmieniać funkcjonowanie tamtejszej gospodarki, no bo w tym momencie ona faktycznie jest nieinnowacyjna, nie ma takiej swojej IKEA, jak Szwedzi mają na przykład. U nas już kilka takich firm funkcjonuje, na przykład Orlen wspomniany, no to jest największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej w ogóle, prawda? Więc Białorusini też powinni mieć takie swoje czarne konie, ale one same z siebie też nie, prawdopodobnie nie powstaną. Więc nie jestem skrajnym pesymistą, ale uważam, że my tego nie załatwimy też za stronę białoruską, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, a kilka rzeczy możemy osiągnąć wspólnie pomimo tego całego problemu, w jakim się znajdujemy, tylko faktycznie teraz nie jest dobry klimat na dużą politykę wschodnią. Po prostu to nie jest temat mainstreamowy już, co w ogóle trudno sobie wyobrazić, że to nie jest mainstream. No to powinna być jedna z naszych podstawowych w ogóle polityk, prawda? Dla kraju, który jest tu, gdzie jest. A teraz jest to taki temat na uboczu trochę polskiej polityki. Nie, jeszcze chciałem się odnieść do tego, co pan powiedział. Pan użył wyrażenia moja głęboka miłość do Białorusi. Więc ja chcę powiedzieć tak, że ja bardzo lubię Białoruś i Białorusinów. Natomiast ja bym właśnie namawiał do... Pan jest świetnym analitykiem i w pańskich analizach nie ma tego, co pan przed chwilą właśnie powiedział o tej głębokiej miłości. Bo tam, gdzie się zaczyna analityka, tam nie ma głębokiej miłości ani głębokiej niechęci. Ja, gdyby w interesie Polski było szkodzenie Białorusi, to bym jako dyplomata szkodził Białorusi. Po prostu. Tak szczerze, Białoruś mnie... jakby uważam, że to jest czysto teoretyczne, co powiedziałem, bo w interesie Polski jest, żeby Białoruś była niepodległa, ale gdyby polski interes był inny, nie miałbym żadnych moralnych kłopotów z tym, żeby podkopywać białoruską niepodległość na przykład, prawda? Wydaje mi się, że naszym problemem w myśleniu w ogóle o polityce zagranicznej, nie tylko Białorusi, każdej, jest to, że my nie myślimy kategoriami politycznymi. My mamy tu podobnie, pan po prostu użył takiego wyrażenia, a ja się, że tak powiem, uchwyciłem tego wyrażenia nie po to, żeby pana krytykować, bo nie mam powodu, żeby pana krytykować, ale po prostu wygodnie mi było pana złapać za słowo, więc wyjaśniam, że to nie jest krytyka. Ale ja bym bardzo chciał, żebyśmy my o polityce jednak myśleli w kategoriach interesów i w kategoriach również gry. I w kategoriach planu B. To znaczy nie można mieć wyłącznie planu A. Dlatego, że jak się nie ma planu B, to się nie ma w ogóle polityki. I tym pozytywnym akcentem chciałbym przenieść głos w państwa kierunku. Mianowicie macie państwo unikalną możliwość skorzystania nie tylko z czasu, który był przeznaczony na pytania, ale nawet z 7 minut, które pozostała nam z naszych wypowiedzi. Dlatego jeżeli kogoś z państwa nurtuje coś, czego myśmy na przykład nie poruszyli, albo chcielibyście państwo o coś dopytać, co zostało poruszone, to teraz jest ten złoty moment. No wyczerpaliśmy temat. To jest niesamowite. Całą Białoruś udało nam się opowiedzieć w niecałe 1,5 godziny. Osoby z listą pytań. Tak zazwyczaj, ja tak zawsze robiłem, że prosiłem kogoś znajomego.
My na studiach mieliśmy studentów z naszego koła naukowego, którzy się pojawili na naszych konferencjach i mieli obowiązek zadawania pytań na wypadek, gdyby nikt ich nie zadał. Klasyka. Wiadomo. Proszę bardzo. To ja mam pytanie do pana Jurasza. W takim razie chciałem zapytać, czy pan, znaczy zastanawiałem się, czy można zadać to pytanie, ale ponieważ nikt nie ma pytań, więc jednak się zdecydowałem. Czy pan kiedykolwiek się pomylił w życiu, bo widziałem pana już na dwóch debatach tutaj i mam wrażenie, że jest pan człowiekiem nieomylnym. To znaczy, być może pan tak sądzi, ale no ja się niestety bym z tą tezą nie zgodził. Nie zgadzam się z pana wypowiedzią na temat żołnierzy wyklętych i proszę mi powiedzieć, czy pan naprawdę uważa, że te badania, które były przed laty i te opinie, które przed laty zostały wypowiedziane na temat niektórych żołnierzy wyklętych, to już dla pana jest jakby no tak, że tak powiem, pewny pewnik, że już nie sądzi pan, że cokolwiek w tej kwestii można zmienić, w sensie takim nie, że zmienić dlatego, że chcemy to zmienić, tylko dlatego, że fakty i badania wskazują na to, że jednak rzeczywistość jest inna. To tyle, dziękuję. Ja panu powiem szczerze, ja w zasadzie powinienem zlekceważyć pańskie pytanie, dlatego że 50% czasu poświęcił pan na uwagę ad personam, co niezbyt dobrze świadczy o pańskim poziomie kultury. Nie jestem człowiekiem nieomylnym, ale to odpowiadam wcale, a nie panu. A co do żołnierzy wyklętych, o ile ja wiem, różnica w debacie na temat tego, co się stało w Zaleszanach, nie dotyczy tego, czy tam zginęły kobiety i dzieci, tylko dlaczego zginęły. I obrońcy mówią, no oddział nie wiedział, wrzucając granaty do chat, no bo tak się tam mówi, tak, chat, do domów, nie wiedział, że tam są kobiety i dzieci. Być może nie wiedział. Ja uważam, że to nie ma znaczenia, że nie wiedział, dlatego że do domów, w których mieszka ludność cywilna, się nie wrzuca granatów, o ile się nie sprawdzi. I tyle. Tyle. No i proszę mi więcej pytań nie zadawać, dlatego że sposób, który pan zadał, w zasadzie powoduje, że więcej nie mam o czym rozmawiać. Tym pozytywnym akcentem. Tak. Ale Wołodymyr Wiatrowicz z pewnością, z przyjemnością by z panem pracował. Dobrze, a więc szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za państwa obecność, dziękuję moim szanownym prelegentom, dziękuję wszystkim osobom, które, zakładając, że to było streamowane, miały przyjemność dotrwać do tego momentu, żeby usłyszeć moje podziękowania, a jeżeli będzie dopiero streamowane, to dziękuję tym, którzy doczekali do końca odcinka. I cóż, zapraszamy na następne debaty organizowane przez Fundację Kurtyki. Dziękuję. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za przybycie. Tak jak wspominałem na początku, był to pierwszy odcinek całorocznego cyklu, który jest kontynuacją z 2018 roku. Historia, prawda, teraźniejszość, jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości. Następna debata również jest organizowana pod kątem relacji polsko-białoruskich, ale w tym momencie na pewno pana zainteresuje, będzie organizowana pod kątem historii II wojny światowej i okolic. A ja z tego miejsca państwa chciałbym również serdecznie zaprosić na 28 lutego na godzinę 18. W tym miejscu spotkamy się z żołnierzem wyklętym, panem kapitanem Mieczysławem Cybulskim, pseudonim Ostry, żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych. Także bardzo serdecznie zapraszam, dziękujemy i zapraszamy na kawę, herbatę i poczęstunek.